Dobre wiadomości lubią szybko iść w eter. Mława już promienieje, załapała się. Znamy rozstrzygnięcie pierwszego naboru rządowego programu Polski Ład i w ramach tego rozstrzygnięcia do Mławy trafi aż 23 miliony złotych środków po to, żeby modernizować jednostki kultury, czyli Miejski Dom Kultury, Muzeum Ziemi Zabrzeńskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz zmodernizować oświetlenie uliczne na to energooszczędne, na LED-owe. Lepsza i bardziej dofinansowana służba zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. To właśnie istota Polskiego Ładu. Czytamy na oficjalnej stronie. Chcemy głównie, żeby młodzi ludzie po ukończeniu studiów pozostawali w tych właśnie miejscowościach, gdzie się urodzili i tworzyli nasze małe ojczyzny. I dzięki takim właśnie wsparciom będzie to możliwe. Dla samorządów, tak jak dla miasta Mławy, dla powiatu mławskiego, czy to żuromińskiego, czy przasnyskiego, tego typu wsparcie jest ogromnie ważne. Mława już czai się do drugiego naboru Polskiego Ładu. Do końca listopada miasto złoży wniosek na modernizację dróg. Powiat Działdowski póki co omawia obecne plany. Są pieniądze, wiadomo co robić. 67 milionów złotych trafia do powiatu mławskiego, tak? Czyli otrzymują gminy, otrzymuje powiat. My jako samorząd powiatu mławskiego do 3 wcześniej otrzymanych milionów z Ministerstwa Sportu dokładamy dzisiaj 5 milionów złotych i zbudujemy tak bardzo ważną i bardzo oczekiwaną salę gimnastyczną przy zespole szkół numer 4, tak zwanym ekonomiku. Restart gospodarki, wsparcie i ulgi podatkowe dla obywateli oraz firm to zestaw dobrych zamiarów. Teoria lubi mijać się z praktyką, ale być może nie tym razem. Polski Ład postawił sobie za cel postawienie na nogi Polaków.